chciałbym przedstawić figurki Rotor Force albo Rotor Bots, różne nazwy miała ta seria z generacji drugiej. No jak widzicie, mam tu niektóre podwójne. Te figurki, jeśli dobrze pamiętam, pojawiły się na samym końcu w Polsce, na samym końcu Transformerów z generacji pierwszej i drugiej. Były jednymi z ostatnich, które widziałem, i ostatnie, jakie też kupiłem. I dokładnie ten to jest jedna z niewielu figurek, których zostały w mojej kolekcji z dzieciństwa. Także to jest dokładnie ten, którego miałem. Jak widzicie, trochę jest tu pęknięty, jest troszeczkę taki rozklekotany, ale no, to jest moja pamiątka, którą na szczęście udało mi się zachować, więc jest tutaj gościnnie, ale mam też jego ładniejszą wersję oraz wersję pudełkową. Tak wyglądały te pudełka. Pudełka były bardzo fajne. To jest troszeczkę brudne, ale jak widzicie, tu mamy postać. Tu mamy opis, jakieś inne figurki. No niestety wyglądało to dosyć, nie powiedziałbym marnie, ale dosyć mało zachęcająco. Mieliśmy tu dużo tekstu, bardzo mało informacji, bardzo mało zdjęć, które zachęcały nas do kupna innych figurek. Mimo że było więcej Dinobotów, więcej innych serii, to mamy tylko pojedyncze figurki, także no, niezbyt dobre zagranie. Tutaj moja karta jest, może forma plastikowa jest pęknięta, także to delikatnie, jak widzicie, odchodzi, no ale figurka jest niewyjęta, także bez oderwania tego dalej nie można wyjąć, także to jest ta figurka. I teraz same figurki. Mamy je cztery, my posiadamy 2 Autoboty i 2 Decepticony. Widziałem je na półce i zazwyczaj jak oglądam figurki, to zastanawiam się, którą kupić. I jak wiecie, albo nie wiecie, to się dowiecie teraz, bardzo nie lubię, kiedy figurka jest zrobiona tak, że tryb alternatywny zależy od broni. Czyli na przykład, jeżeli broń zostanie zniszczona, bądź figurka zostanie rozbrojona, to jego tryb alternatywny nie funkcjonuje. No i w przypadku tych Decepticonów tak jest. Także ich nigdy nie miałem. A w przypadku tych dwóch mi się wydaje, że może to funkcjonować bez broni, także je udało mi się kupić. Robiłem to wszystko na podstawie obrazków, zdjęć, rysunków, także to jakoś mogłem wywnioskować, więc to jest Monterey. Bardzo fajna motorówka, nie mamy ich zbyt wiele, a ta jest bardzo fajna. Pamiętam, że dziwiły mnie bardzo te naklejki, także od razu je zerwałem z tej mojej wersji tutaj, ale mamy tu takie fajne też wymodelowane części, ale tutaj jest to zachowane. Wezmę troszeczkę, może światło przesunę, żeby nie było tak ostro. Także tak wygląda Manta Ray. Miał też imię Piranha. To jest Leadfoot, albo mam tu gdzieś mam ściągę. Potwierdziłem na ściądze, że jest to Leadfoot albo Highfoot, w zależności od kraju. Ja mówię na niego zawsze Leadfoot, na tego mówię Manta Ray. Teraz dalej, ten samolocik to jest Blitz, chyba, według moich informacji. Pamiętam, że nie podobał mi się ten tryb, bo na roboty z innego świata, z innej galaktyki, no, wygląda bardzo retro. Także nie byłem fanem tego i też podejrzewałem, że ta część jest działkiem i że bez niej nie funkcjonuje. No i mamy ostatni, i to jest Power Dive albo Blade. Tak wygląda, śmigło się kręci. I także nie byłem pewny, czy funkcjonuje on bez tej broni, czy nie. Ale naprawdę fajnie wygląda. Lecz no, nie zaryzykowałem, jak mówiłem, kupiłem te dwie. Więc może wyjmę broń z tych dwóch i zobaczymy, jak wyglądają bez wyjętej broni. Czy z wyjętą bronią. Tak wygląda Manta Ray, także moim zdaniem funkcjonuje jako motorówka. Silniki często są tutaj, także no, nie ma jakiegoś tam problemu, żeby sobie wybrać, że to działa. To mamy osobno. Leadfoot. Także po wyjęciu tej broni może funkcjonować. Też wygląda trochę dziwnie, ale nadal jest to jakiś działający samochód, pojazd. Natomiast w przypadku tej figurki broń jest przodem. Także no, bez niej traci rację bytu. Także no, niestety nie podoba mi się to i nigdy mi się to nie będzie podobało.
i ten helikopter, chociaż wydaje się, że ten mechanizm może być jakoś odłączony, ponieważ zdejmując tą amunicję, mamy to śmigło, no ale jednak nie wiem, czy mogę to bez transformacji wyjąć. Chyba nie. To zacznę od transformacji jego i pokażę wam, co jest bronią. Także transformacje są mimo wszystko fajne. Dawno ich nie robiłem, także pewnie się mogę mylić. Tak, to przesuwamy tu. No, jak widzicie, cały ten segment jest bronią, także bez niej helikopter nie ma w ogóle śmigła, nic, no i nie działa, niestety, wielka szkoda. Transformujemy to tu. To przenosimy w ten sposób. Ogólnie sam robot wygląda moim zdaniem fajnie, ale i że można było jakoś zachować te śmigła na plecach czy coś w tym stylu, no nie zrobiono tego. Tak wygląda robot. Proporcje są fajnie zachowane. Na razie pokażę je wam bez uzbrojenia i potem przejdę po transformacji każdego do wersji z uzbrojeniem. I teraz ten posiada jedną z tych bardzo dziwnych transformacji, gdzie będę się pewnie bardzo gubił. Także tak, to przesuwamy tu. I teraz musimy odczepić tu pewien fragment, który nigdy nie wiem, który. Wydaje mi się, że to na pewno nie ten. No, jak widać, wprowadzono już ten system, gdzie figurki nie były łamane podczas błędu. Dlatego też trochę nie odnoszę się z nim tak delikatnie, jak powinienem. Tak, to jest ten element. Następnie przesuwamy całość tu. Także widzicie, otwiera się dosyć mocno i można się dosyć łatwo pomylić. Teraz to, jeśli się nie mylę, ląduje tu. I tu mamy taką blokadę. Tak, tu. To ląduje na jego plecach, tworząc taką fajną część. I pozostaje nam ustawienie rąk. Mamy coś takiego. Proporcje są bardzo fajne. Też ten tryb jest dosyć ciekawie zrobiony, ale mimo wszystko no, nie funkcjonuje bez tego śmigła. Znaczy stoi, stoi. I teraz LETWO, którego już posiadałem. Bardzo prosta transformacja, ale bardzo fajna. Ogólnie te kolory mi się bardzo podobają. Przesuwamy to tu. Tak, to jest dosyć luźne. Także musiałem sobie to wzmocnić takim kawałkiem papieru, ale mimo wszystko z biegiem lat bardzo łatwo się odczepia ten staw. Także to musimy przecisnąć tu. To trzeba trafić pod dokładnym kątem. No i odczepiłem to ponownie. No, jak mówię, w oryginale aż tak bardzo się to nie odczepiało, także to jest niestety. Wyjmujemy stopy. Całość mamy tu. Przesuwa się w ten sposób. I blokujemy to na plecach. No, niestety robot nie może ustawić rąk wzdłuż ciała przez te koła. Wielka szkoda, ale mimo wszystko posiada fajną sylwetkę i fajnie wygląda na półce. No i Manta Ray, chyba mój ulubiony, ale no, jest to może nostalgia, ale bardzo lubię tą figurkę. Pamiętam, że wymyśliłem jego tryb Target Mastera, bo że bawiliśmy się w Policjantów i Złodziei. Nie wiem, czy kojarzycie taką zabawę. No, w każdym razie albo Kowbojów i Indian. I mój tryb Target Mastera był taki, że to wysunąłem w ten sposób. Następnie to zrobiłem tak i miałem taki pistolet. To był mój tryb Trajanostera i nie miałem akurat jakiegoś tam działka, więc tym się strzelałem. A kontynuując ten ruch, możemy zamienić go w tryb robota, który ma bardzo fajne proporcje i jest bardzo sztywny. Także tak wygląda Manta Ray. Także przyjrzyjmy się może im bliżej i przejdziemy do ich uzbrojenia. Oddział ten nazywa się Rotor Force, ponieważ ich działka mają, może pokażę to na Manta Ray, ponieważ najlepiej jestem obeznany. Wystrzeliwują to śmigło, które no, nawet rzeczywiście się kręci, trochę lewituje.
Więc trzeba je nakręcić. Nie wiem, czy tam jest sprężynka. I po wystrzeleniu, uwaga. No, teraz akurat kręciło się na ziemi i ledwo upadł, ale musicie mi uwierzyć, że czasami naprawdę potrafi latać do góry. Zwłaszcza jeżeli je po wystrzeleniu podrzucimy trochę, to tak swobodnie opada na dół. I te figurki same z siebie wyglądają fajnie. Z uzbrojeniem wyglądają już trochę dziwniej. Także Leadfoot ma coś takiego. Manta Ray strasznie sztywny jest. Praktycznie jak nowy. Każdy z nich posiadał zestaw dwóch tych wirników w razie czego. Ja chyba z jednego z nich obciąłem to koło, żeby wyglądało jakoś ciekawiej w moim mniemaniu. Następnie przesuniemy go troszeczkę na bok. Tutaj nie mamy zbytniej możliwości trzymania tego na wprost. Także musi on trzymać jakoś tak z tyłu albo tak wysunięte do przodu to swoje działko. I na koniec najgorzej działająca, funkcjonująca broń chyba. Ponieważ no mimo, że w ręce siedzi dobrze, no to zasłania praktycznie całą figurkę. Nie może on zginać ręki, także no pozostaje nam coś takiego albo ustawienie tego na wprost. No. Jak mówiłem, te figurki i teraz dobrze działają te stateczniki. Musiałem zamienić je w drugą stronę. Jak mówiłem, te figurki no bez broni funkcjonują lepiej jako samostojące figurki, ale jako postacie nie. Także no zazwyczaj ustawiam je bez tej broni, tam broń gdzieś kładłem z tyłu. No w przypadku tych dwóch ma to jakąś sens, ale no te dwie to niestety jakoś się to nie klei. Także no tak wygląda Rotor Force. Ostatni rozdział mojej przygody z Transformerami generacji pierwszej, generacji drugiej, no ogólnie z Transformerami lat 90. No udało mi się je skolekcjonować dosyć szybko, także cieszę się, że je mam. I no, dziękuję, że oglądacie te filmy i zapraszam na następne.